Biskup Ignacy Dec będzie musiał przeprosić proboszcza parafii w Szalewie Górnym księdza Krzysztofa Trybulca za pomówienie. Sąd apelacyjny we Wrocławiu nakazał biskupowi decyzji świdnickiej zapłatę 10 tysięcy złotych za dość uczynienia. Konflikt między biskupem Decem a księdzem Trybulcem trwa od 2013 roku. Gdy ksiądz Trybulec zauważył nieprawidłowości podczas remontu kościoła w Szlewie górnym, powiadomił prokuraturę. Przeciwny rozdmuchiwaniu sprawy był biskup Ignacy Dec. Miał on też naciskać na księdza Trybulca, by ten wycofał sprawę. Finalnie, w związku z nieprawidłowościami podczas remontu, prokuratura postawiła zarzuty o fałszerstwo dwóm osobom, a ksiądz Trybulec został odwołany przez biskupa z funkcji proboszcza. Biskup w pismach do papieża sugerował, że ksiądz Trybulec ma dziecko z od wiernych. Ksiądz Trybulec odwołał się do Watykanu. Watykan jednak podtrzymał decyzję biskupa w mocy. Za proboszczem stanęli wierni z parafii. Sprawa trafiła do sądu. Sąd apelacyjny we Wrocławiu wydał wyrok. Biskup Dec musi przeprosić proboszcza, a diecezja Świnicka ma wypłacić proboszczowi 10 tysięcy złotych za dość uczynienia, za oczernianie. Wyrok jest. Przeszedłem psychiczny poligon bolesnych oszczerstw, które miały mnie zniszczyć jako kapłana i człowieka. Użyto najbardziej prymitywnych i odrażających metod, powiedział ksiądz Krzysztof Trybulec w rozmowie z dziennikarzami portalu Fakt.pl.